W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was ewolucję Midasa w Fortnite i słuchajcie, zobaczymy sobie, jak to wszystko się zaczęło. Jak pamiętacie, już kilka lat temu dostaliśmy chapter 2, sezon 2 i wtedy Midas pojawił się pierwszy raz. Jak możecie tutaj zobaczyć, mamy wstęp bodajże do drugiego sezonu i tutaj po raz pierwszy zobaczymy agencję, zobaczymy to lobby specjalne. No to były potężnie dobre czasy. Widzowie, jeśli wy wtedy graliście, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Kto z was grał w tamtym sezonie, a jak nie graliście, napiszcie w komentarzu, od kiedy gracie. No i wtedy, słuchajcie, nie dość, że mieliśmy nową mapę, bo był chapter 2, mieliśmy nudne około, w sumie ponad chyba 3 miesiące takiej nudy w tym pierwszym sezonie. I później przyszedł sezon drugi, czyli jeden z najlepszych sezonów w Fortnite. I agencja miała się jak... No to były bardzo fajne czasy. Ja to nagrywam w czerwcu 2024 i okazuje się, że pod koniec tego roku sezon drugi powróci. Chapter 2, sezon 2, wszystko będzie z powrotem. Teraz prawdopodobnie zobaczymy sobie na karnet. Jest tam to lepiej pokazane, tak jest. Mamy tutaj zapowiedź karnetu, który już był, no, bardzo dawno temu. Czas bardzo szybko leci. No i słuchajcie, tak wygląda agencja. Co ciekawe, jeszcze w tym filmiku postarałem się dla was i znalazłem pewną rzecz. W sensie, zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Także tak, mamy tutaj Midasa, którego mogliśmy ulepszać na złoto. Im więcej mieliśmy, im dłużej graliśmy, im więcej mieliśmy leveli, no to tym więcej złota mogliśmy pokryć na każdego skina. Ja zacząłem Peliego do jakiegoś momentu. Dajcie znaka wy, czy wy mieliście coś takiego odblokowane. Słuchajcie, koniecznie, ale to koniecznie zasubskrybujcie kanał Rafa Plus. Dokładnie ten kanał to nie jest główny kanał, więc zasubskrybujcie. Tutaj będzie więcej takich historycznych rzeczy. No i oczywiście mieliśmy złotego Midasa w dwóch wersjach. W wersji Shadow i w wersji Ghost. Tak jak to możecie zobaczyć. Czyli tak. Pierwsze, on się pojawił, pojawiła się agencja, zaraz zobaczymy, co działo się dalej, bo to jest sezon numer 2, oczywiście Battle Passik, wtedy był mocny Battle Pass, to był chyba jeden z najlepszych Battle Passów, a teraz najlepsze, może nie tak, co ja gadam, nie najlepsze, teraz następna skórka Midasa, słuchajcie, mamy tutaj Oro i tu się mówi o tym, nie wiem jak to dokładnie jest do końca, ale z tym Oro to jest powiązanie z Midasem. Nie wiem, jak to dokładnie jest. I tu właśnie mamy pokój Midasa, czyli tą podziemną bazę. I co ciekawe, znalazłem filmik, w którym jest ta baza pokazana. Także mamy tutaj oczywiście Midasa, który jak wchodziło się w jego skina w lobby, to wtedy odpalała się taka cutscenka, tak jak to. I teraz wejdziemy sobie do tego pokoju, ponieważ pewien użytkownik tutaj wszedł kamerką do środka. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale tak wyglądał ten pokój. Tu pokrótce jest pokazane. Mamy Julkę na biurku, mamy urządzenie tutaj po lewej stronie, urządzenie Midasa. Nie pamiętam, jak to dokładnie się nazywało, ale to odepchnęło wtedy całą strefę. W sumie możemy sobie też przypomnieć eventy w kolejnych odcinkach. I jak widzicie, wszystko jest totalnie pokryte złotem. Tak to się teraz prezentuje. Czyli tak, nie dość, że mieliśmy Midasa na samym początku, to później mieliśmy kontynuację Midasa. No i co się z nim stało? Co się z nim stało? No stało się tyle, że Midas został... No sami zobaczcie. Midas został zjedzony przez rekina, ale od pana Donalda Musztardy w późniejszym czasie dostaliśmy informację, że Midas nadal żyje. Ale w jakiej formie? Zaraz zobaczycie. Czyli oczywiście mamy tutaj kolejny sezon. Chyba to był sezon trzeci. Jakby co to mnie poprawcie, ale mieliśmy tutaj sezon, który właśnie polegał na zalaniu mapy. Tutaj zobaczyliśmy, co się stało z Midasem. Dostaliśmy Julkę, czyli chyba jego córkę, jak dobrze pamiętam. Chyba tak. Mam nadzieję, że tutaj nie mówię źle. I to był też jeden z fajniejszych sezonów i ten sezon również ma powrócić w kolejnym czasie, w sensie w zależności kiedy to oglądacie. I oczywiście, jak widzicie, tutaj no ogólnie zapowiedź tego sezonu, pompa ładowana, jedna z moich ulubionych pomp, do dzisiaj nie wróciła niestety. No i co, zaraz zobaczymy kolejną skórkę. Postarałem się dla was przyszykować tutaj wszystkie skórki, które były dostępne z Midasem. Jednej skórki chyba nie będzie, ale to wam powiem później jaki. Mi się to podobało, dajcie znaka, jak wam się podobało. I tu powinniśmy jeszcze dostać dokładniej pokazane, jak ten skinek właśnie Midasowy wtedy wyglądał. Nie pamiętam, czy on był w karnecie, czy... Czekajcie, jak on był? Czy on był w jakimś pakiecie, czy on był w karnecie? Tutaj mamy karnet pokazany, co prawda,
I być może tutaj... Ej, nie pamiętam, przypomnijmy sobie to. Zobaczmy, jak to wygląda. Czyli mieliśmy właśnie Aquamana, mieliśmy... O, właśnie, tu jest nawiązanie do właśnie Midasa, bo mamy Julkę, która się pojawiła na agencji. I oczywiście, no jak pamiętacie, pewnie mogliśmy sobie customizować parasolkę. I tych customizacji było naprawdę cała masa. No i dostaliśmy też samochody w tamtym sezonie. Kiedyś się mówiło, że gdzie samochody w Fortnite, żeby mapa jest za mała, mapę lekko powiększyli, samochody dodali. I mieliśmy te meteoryty. Do dziś nie wiem, o co z nimi chodzi. Ale tu mamy, no ja bym tak to podsumował, że tu mamy właśnie dalej ten wątek agencyjny pokazany, czyli zalana mapa, agencja. I tu powinniśmy w tym zobaczyć Shadow Midasa. Dokładnie tak. Później powrócił Shadow Midas w rozwalonej agencji i nie wiem, czy pamiętacie, ale mogliśmy się wtedy w te duchy zamienić. I tutaj mamy Shadow Midasa. Tak wyglądał właśnie jego skinek. Ładny skin, ja go mega lubiłem. Chyba go mam. Chyba go kupiłem, tylko właśnie... Ej, czy ja go mam? Wydaje mi się, że raczej na pewno go mam. Chyba mam wszystkich Midasów. W sumie to dobrze też by było sprawdzić. Ale tutaj właśnie koszmarów czar dostaliśmy i to był... Wygląda na to, że chyba sezon 5. Chyba sezon 5, ale szczerze powiem wam, że już tyle tych sezonów było, że mi się wszystko... No tak wygląda... Czekajcie, o! Tak wygląda właśnie ten Midas, czyli ten Shadow Midas. Mega fajna skórka. I tutaj jeszcze pokazanie, jak się przemienia. No, oceńcie sami. Który Midas wam się najbardziej podobał, dajcie znaka. I oczywiście skórka. Tutaj jakaś reaktywność. I następne. Co dostaniemy? To dostaniemy kolejny pakiet. Prawdopodobnie to będzie pakiet, zaraz zobaczymy. Tak, pakiet. Mieliśmy Jokera. Mieliśmy Midasa. Takiego właśnie w tej zbroi. I zaraz go zobaczymy, jak on wygląda tutaj na tej paczce. Czyli tu mamy całe podsumowanie skinów wraz z lekkim wątkiem fabularnym, bardzo leciutkim. Po prawej stronie możecie zobaczyć, jak on wygląda. Była jeszcze Frozen paczka, która jest dokładnie tutaj. I w tej paczce mieliśmy mroźnego Midasa. Swoją drogą, napiszcie mi, kogo historię mam zrobić. Może historię Peliego. Jak zostawicie tutaj 1000 łapek, zostawcie 1000 łapek, zrobię historię Peliego wszystkich skinów. Więc wszystko zależy od was. Napiszcie też w komentarzu. No i co? Mamy tutaj właśnie... Następny trailer i tu mamy Orielle. I tutaj też jest lekkie nawiązanie do tego Midasa. Jak to wygląda co do połączenia tego z Midasem? Powiem wam szczerze, że już nie pamiętam, ale jakieś tutaj połączenie właśnie tego skinka jest z nim. Oczywiście jest obłożony cały złotem, a kolejny skinek tutaj, który mamy, to będzie wakacyjny Midas. Wakacyjny Midas, czyli w krótkich spodenkach, zaraz zobaczymy, i chyba bez koszulki, chyba, chociaż było chyba tych wersji więcej, zobaczymy za chwilę. Tutaj oczywiście mieliśmy, o właśnie, sezon, o właśnie tego, a mieliśmy go w koszulce, ale nie wiem, czy wersji bez koszulki też nie było, chyba była, z tego co pamiętam, być może tutaj jeszcze będzie, o jest, wersja bez koszulki, dobrze pamiętam, czyli tutaj kolejny Midas i powinno nam tych Midasów zostać bardzo niewiele, ponieważ przechodzimy teraz do kolejnej scenki i wychodzi na to, że mamy tutaj anime Midasa. Ej, powiem wam, że sporo już tych skinów i jak widzicie, oni są w ogóle z tego zebrani. Tej scenki w ogóle nie widziałem. Nie wiem, jak mnie to ominęło, ale tego nie widziałem. Tutaj macie tego Midasa. Tak on wygląda. I kolejny Midas. Kolejny Midas tutaj... Czekajcie, jakie tu będzie nawiązanie do Midasa? A! Tutaj mieliśmy rękę Midasa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy rękę Midasa i mieliśmy chyba bossa Midasa, tak? Mieliśmy bossa Midasa. To jest ten młody Midas, tak? Jakby to... Chyba tak, chyba tak. Tu już troszeczkę wam szczerze powiem... No zgaduję, chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Także mamy właśnie kolejną scenkę. To jest chyba... Chyba... Ale nie jestem pewien, tak jak mówię, nie jestem pewien, ale na pewno mieliśmy rękę Midasa w Midasowym sejfie. Mieliśmy Tommy Gun Midasa wtedy też. No i tak jak widzicie, tutaj mamy w nawiązaniu właśnie do tego, co wtedy było, mieliśmy te resorty. To też był fajny sezon i wtedy właśnie mówiłem, że to jest ostatni sezon w rozdziale czwartym. I miałem rację. Miałem rację wtedy, sama nazwa ostatnia przystań, czy ostatni przystanek, coś w tym stylu. Czekajcie, co tutaj będziemy... Aha, to jest dalej scenka do tego. I tak się prezentowały wtedy te skinki. I teraz przechodzimy
do najnowszej rzeczy. I przechodzimy do ostatniego Midasa, który pojawił się w bardzo niedawnym czasie, czyli jeszcze w tym roku, ponieważ dostaliśmy Hadesa, mieliśmy właśnie jego cele tutaj, on tam był zamknięty, w pewnym momencie wyszedł i jak widzicie, pozwolił on na to, że powrócił tryb podłoga to lawa, ale to bardziej było podłoga to złoto. I jak widzicie, mamy tutaj Midasa, który powrócił z nowym trybem. Był to fajny tryb, szkoda, że był tak krótko, bardzo dużo ludzi grało na początku właśnie ten tryb. Słuchajcie, jest to ostatni Midas, jeśli jakiś Midas kiedyś się pojawi, jeśli się pojawi na przykład 5 Midasów, zrobię kolejne podsumowanie właśnie ewolucji tego skina. Także to by było na tyle, widzowie, wpadajcie na te filmy, które tu widzicie i do następnego, trzymajcie się, cześć!